Do biegania w nocy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego amatorów ścigania zaprosił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Start do pierwszej edycji biegu nocnego nastąpił w minioną sobotę o godzinie 22. Uczestnicy mieli do pokonania jedno okrążenie wokół zbiornika. W tym roku w czerwcu jak zwykle spotykamy się na biegu wokół jeziora, ale w tym roku biegniemy nocą. Biegniemy nocą, bo jezioro w dzień jest pełne turystów, nie chcemy przeszkadzać i tak powstał pomysł, żeby biegać nocą. I okazało się, że paru osobom się to spodobało, bo mamy blisko 90 zawodników w tym pierwszym biegu nocnym wkoło jeziora. Jako pierwszy linię mety minął Michał Wojciechowski z klubu Witar Tarnobrzeg, który do pokonania dystansu liczącego 11 km potrzebował 35 minut i 48 sekund. Nieco ponad 60 sekund za zwycięzcą na mecie zameldował się Damian Noga, reprezentujący KPPSP Staszów. Miejsce trzecie zajął zaś zwycięzca tegorocznej edycji biegu siarkowca Andrzej Starzyński z JMP Flowers UMCS Lublin. Jestem mega zadowolony. Ja dzisiaj biegałem o 11,5 km w Stalowej Woli. Zresztą nie tylko ja, bo już biegał Michał, który dzisiaj wygrał, i Andrzej Starzyński. I taka ciekawostka, że bieg był 11 godzin temu. 11 godzin temu Andrzej wygrał, ja byłem drugi, Michał był trzeci. A 11 godzin później Michał wygrał, ja byłem drugi, a Andrzej jest trzeci. Nie? Sport jest jednak nieprzewidywalny. We trzech biegaliśmy rano, dzisiaj we trzech stanęliśmy wieczorem na kresce, wygrał po prostu lepszy Michał, tak? Najszybszą wśród kobiet okazała się Zuzanna Palej, reprezentująca klub Inżynieria Biegania, która na mecie zameldowała się po 45 minutach. Zawody są doskonale zorganizowane. Pomimo późnej pory wszyscy bardzo dobrze biegają. Mimo że to pierwsza edycja tego biegu, poziom był naprawdę wysoki i bardzo się cieszę, że udało się wystartować tutaj wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Nad jeziorem bywałam, ale nigdy nie biegałam, a tym bardziej nie biegłam nigdy całego okrążenia, także no, z chęcią przyjadę i powtórzę to. Część trasy, którą pokonywali biegacze, oświetlały lampy zamontowane wzdłuż linii brzegowej jeziora. Po drugiej stronie zbiornika było już ciemno, część uczestników wspomagała się czołówkami, do pomocy ruszyli także strażacy. Jest to jednak noc, jest jednak niebezpiecznie, jeszcze ta trasa jest po deszczu i tutaj, gdzie jesteśmy, oczywiście jest pięknie i sucho, natomiast po drugiej stronie jeziora w lesie są jeszcze kałuże, jest jeszcze błoto, uczulaliśmy zawodników. Większość zawodników biegnie z czołówkami, z latarkami, natomiast na tym odcinku ciemnym, że tak powiem, poprosiliśmy też strażaków, którzy przyjechali swoimi wozami i w pewnych miejscach oświetlają tą drogę. Oczywiście jedzie samochód jako pierwszy i samochód jako ostatni, więc myślę, że wszyscy bezpiecznie dobiegną do mety, ale 4,5 km, czyli początek biegu i koniec biegu, biegniemy już po nowo wybudowanej drodze. Kiedyś kopalnia organizowała co piątek takie towarzyskie biegi nocne wokół jeziora, także nie pierwszy, kolejny, ale organizacyjnie super. Strażacy oświetlali trasę, więc można było bez tej czołówki biec. Moim zdaniem super i lepiej chyba w nocy niż w dzień, bo nie widać tej trasy. Nie widać, ile jeszcze jest pod górę, nie widać tej prostej. Super, naprawdę, ekstra. Bardzo fajnie, chłodniej. Nie tak gorąco jak za dnia. Moim zdaniem, gdyby to światło nie było, byłoby lepiej. Jeśli ktoś biegł ze światłem, to źle było drugiemu. Z tym bez światłem. A te lampy to niewiele dawały. Myślę, że czołówka by się przydała, bo tam jednak te płyty utrudniały trochę taką koncentrację, nie? Wbijało z rytmu, ale nie ma co narzekać, wszyscy mieli jednakowe warunki. Na kolejną biegową imprezę Tarnobrzeski Mosir zaprasza w październiku. Wtedy to odbędzie się 43. już edycja biegu nadwiślańskiego imienia Alfreda Frejera. Zastanawiamy się cały czas nad tą formułą tego czerwcowego biegu, bo przypomnę, że parę lat temu startowaliśmy z pierwszym na Podkarpaciu maratonem. Natomiast ta trasa jest za trudna na razie na maraton. Jeśli ona by była faktycznie tak jak te 4,5 km oświetlona, to pewnie wrócimy do tego pomysłu. No na razie spodobało nam się bieganie nocą i myślę, że ten czerwiec zostawimy na bieg nocny, zimą bieg rekreacyjny też koło jeziora, na wiosnę jest bieg siarkowca, a na jesień bieg Frejera. Biegą na pierwsze miejsce w kategorii wiekowej.